3 lutego doszło do wypadku na przejeździe kolejowym koło Grajewa. Pod pociąg TLK wjechała przyczepa cysterny do przewozu mleka. Do wypadku doszło na ulicy Przytorowej w koszarówce pod Grajewem na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Ze wstępnych ustaleń PKP PLK wynika, że kierowca cysterny wjechał na przejazd pomimo włączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na miejsce skierowany został pociąg sieciowy oraz dodatkowo pojazd specjalny, który pomoże we wkolejaniu składu. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Podlascy strażacy informują tylko o lekko rannym maszyniście pociągu, którego trzeba było przewieźć do szpitala na badania. Jak informuje PKP PLK Trasa Kolejowa Ełk, Białystok będzie zablokowana do późnych godzin nocnych. W związku z utrudnieniami za następujące pociągi została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Kierowcy samochodu ciężarowego może grozić nawet do dziesięciu lat więzienia. Taka kara jest możliwa, jeżeli prokuratura uzna, że nie był to wypadek, a katastrofa w ruchu lądowym. Jak ustalił reporter Radia Białystok, Paweł Wądołowski, decyzję o kwalifikacji tego zdarzenia prokurator ma podjąć dzisiaj.